Siemanko wszystkim, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z Farminga 19, a dokładnie mówiąc z serii na mapce Felsbrunn. Dzisiaj chciałbym w końcu rozpocząć hodowlę krów. Tutaj już przygotowałem sobie miejsce, bo gdzieś tutaj właśnie będę chciał postawić oborę. Ja mówiłem, że w przyszłości raczej w tym miejscu nie będę chciał już mieć pola. Jak widzicie, zrobiłem tutaj łąkę, bo tutaj postawię oborę, w przyszłości gdzieś tam owce, więc ostatecznie już nie będę na tym polu raczej nic uprawiać. Tutaj będę ewentualnie stawiać w przyszłości jakieś budynki. No i wyznaczyłem sobie, że oborę postawię gdzieś, o właśnie, w tym miejscu. Więc od razu przejdę do sklepu. No i tak, mamy tutaj dostępną dużą oborę, w sensie no, małą oborę, małe pastwisko dla krów oraz duże. Duże mieści 200 krów, natomiast to mniejsze tylko 50. Ja oczywiście kupię to mniejsze na razie. Kto wie, w przyszłości może kupi się to większe, ale na razie po prostu no kupię tą mniejszą wersję. No i tak, gdzie ja będę tu, gdzie ja to będę chciał postawić? Na pewno chcę, żeby to było w ten sposób obrócone, jakoś tak mi pasuje. Natomiast postawić, czy bardziej tam, czy bardziej gdzieś tu? Czekajcie. Mam tutaj sporo miejsca, no to wiadomo, mogę to postawić dosłownie gdzie chcę. Więc dobra, może niech będzie tutaj. Dobrze jest? No, wydaje mi się, że całkiem chyba będzie git. Tu się ewentualnie gdzieś w przyszłości postawi owce może, albo tu, nie. Może gdzieś tutaj, nie wiem. Na razie niech to stoi właśnie w ten sposób. Dobra. To teraz oczywiście jeszcze trzeba zakupić jakieś krowy. Ja w sumie, o, tu są nawet dostępne te, co są. Tego typu krowy się pojawiły po raz pierwszy w 17, jak była ta mapka w klimatach południowej, Ameryki Południowej, czyli Estancia Lapacho. Ja sobie wezmę chyba takie standardowe i to ile w sumie? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, niech będzie. Na sam początek kupię 25 krów. I tyle chyba powinno mi wystarczyć. Przynajmniej na razie. Okej, krowy zakupione, obora stoi. Później jeszcze może pod koniec odcinka, jak starczy mi czasu, to sobie tutaj co nieco ogarnę teren, w sensie porobię jakieś ścieżki i tak dalej. Więc teraz trzeba oczywiście krowy nakarmić czymś, bo inaczej nie będą mi tutaj mleka produkować. Więc tak, kupię sobie paszowóz, bo jeszcze wcześniej no nie potrzebowałem po prostu żadnego paszowozu. No tutaj początkowo myślałem, słuchajcie, o tym paszowozie, bo on jest taki ciekawy. To jest najmniejszy, jaki mamy w grze i nie było go w 17, to jest akurat, no on się po raz pierwszy tutaj pojawił w 19, ale, no i też myślałem o tym, czyli to jest ten, co był w 17, ale kurczę, niedawno wyszło DLC Anderson, no i w tym DLC dostaliśmy takie dwa bardzo fajne, duże paszowozy, no i w sumie chyba sobie kupię ten mniejszy. Czemu nie, mi się podoba. Trochę drogi, no ale kurczę, ma dosyć dużą pojemność. Jeżeli chodzi o jakieś składniki, z których muszę tą paszę sporządzić, no to wszystko już mam na swojej gospodarce, czyli mam kiszonkę, mam słomę, mam też siano, więc wszystko jest już gotowe. O, właśnie, to już od razu powiem wam, czego możecie się spodziewać w następnym odcinku. W sumie skręcę tutaj, żeby wam pokazać. Otóż teraz mam bawełnę na dwóch polach, już tutaj gotową do zbioru. Na tym polu oraz na tamtym większym, co jest tam trochę dalej. Więc w następnym odcinku pierwszy raz będziemy mieli tutaj w serii pierwszej zbiór bawełny. Ale to w następnym odcinku. Dzisiaj akcja jeszcze z krowami, bo trzeba zrobić pierwsze obrządki. O, i wiem, co jeszcze dzisiaj zrobię teraz. W sumie to teraz zrobię na samym początku, bo jeszcze potem zapomnę. Dzisiaj również będzie akcja sprzedaży koni. Lecz nie będę, tak jak za pierwszym razem sprzedawałem konie, się bawić i po prostu podjeżdżać tutaj z tą specjalną przyczepką do transportu koni. Chciałem tak zrobić za pierwszym razem, teraz już mi się za bardzo nie chce, więc po prostu sprzedam, bo już osiągnęły moje konie, jak widzicie, no tutaj zresztą można zobaczyć.
maksymalną tutaj tą sprawność, tak jakby, więc maksymalną cenę mogę każdego sprzedać za 50 tysięcy euro, a mam 8 koni, więc no trochę dzisiaj hajsu zarobię. Wydałem trochę, ale i od razu zarobię, patrzcie. Ja pierdzielę, prawie 400 tysięcy euro. Cóż to jest za piękny widok. Kurde, te konie są, słuchajcie, serio naprawdę opłacalne. Dobra, to teraz znowu sobie trochę ich kupię. No. Dobra, więc to załatwione. Na razie oni jeszcze mają co jeść. Więc wracam tutaj do krów. No i tak. Może ja najpierw dam im trochę wody na samym początku. To, co jest fajne w przypadku krów tutaj w 19, to to, że sami musimy sprzedawać mleko. Ono się już nie sprzedaje tak, jak to było kiedyś, na przykład w 17, tam w 15, że o... A, dobra, to tutaj jest to koryto na wodę, zapomniałem. Leje się z takiej odległości? Leje chyba, dobra. Tam się sprzedawało automatycznie, jakoś o północy, z tego co pamiętam. Tutaj, w 19, sami musimy podjechać. O, tam właśnie, czekajcie, z tamtej strony musimy podjechać, z tego co pamiętam. I możemy sobie po prostu... Ej, kurczę, całą beczkę tutaj wylałem wody i jeszcze nie jest pełne koryto? Dobra, to może... To ewentualnie potem jeszcze im doleję, czekajcie. Nie, to jeszcze nie z tej strony, to tu jest chyba, tak? No o, tu jest miejsce, gdzie podjeżdżamy i... Po prostu wlewamy mleko do tej na przykład beczki lub też jakiejś innej i jedziemy to sprzedać. To jest mega, mega fajne jak dla mnie. Bo wcześniej to, że to się tak automatycznie sprzedawało, no to tak... Takie to trochę średnie dla mnie było, a teraz sami musimy to robić i mi się to, nie mam nic przeciwko, mi się to jak najbardziej podoba. Dobra, to... To robimy teraz paszę, tylko myślę od czego zacząć. Najpierw wrzucę słomę. Ja już robiłem paszę tym... W tym paszowozie. Dokładnie w tym tutaj poza... Na swoim sejwie. Też żeby sprawdzić, ile po prostu ja potrzebuję beltik wrzucić, żeby, wiecie, były te idealne proporcje. Bo to jest łatwo spierniczyć. I można powiedzieć, że każdy paszowóz w tej grze ma takie unikalną ilość składników, jakie trzeba. W sensie... zależy od pojemności paszowozu, do niektórego trzeba wrzucić, zawsze wrzuca się generalnie tutaj o jedną belę słomy. No i zależnie od pojemności na przykład paszowozu wrzuca się albo dwie bele, na przykład kiszonki i jedną siana, albo na odwrót, albo dwie siana i dwie kiszonki. Różnie to bywa, zależy od pojemności paszowozu, ale sprawdziłem, że w przypadku tego paszowozu trzeba to robić tak, że jedna bela słomy, no i trzeba wrzucić... Chyba jakoś, z tego co pamiętam, po dwie, zarówno kiszonki, jak i siana, chyba coś takiego, zaraz zresztą zobaczymy. Tutaj mam belę kiszonki. Najpierw po prostu chcę wziąć te, które są, które... Bo jak owijałem właśnie w rękawy za pomocą owiarki szeregowej parę odcinków temu, no to rozciąłem dwie bele, żeby po prostu pokazać, jak to wygląda. No i one sobie teraz tak leżą, więc najpierw zużyję właśnie je. O, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Tylko czekajcie, najpierw zrobię tą paszę, żeby się tutaj zaraz z tymi belami nie pomylić. O, i tu co widzicie, to co leży, to jest... To jest ta topola energetyczna, sprasowana. Jak widzicie, sporo tych bel wyszło. Zebrałem je przyczepą samozbierającą i w sumie chyba... Bo chciałem, żeby trochę cena urosła za wióry. No i jaka jest? Taka jest. Kurczę, no chyba jeszcze większej u siebie na sobie nie widziałem, więc nie wiem. Może sprzedam za taką cenę. Nie wiem, czy mi się chce to, słuchajcie, robić na odcinku, czy zrobię to poza odcinkiem. Jeszcze zobaczę po prostu. No bo po prostu muszę tylko i wyłącznie to załadować. I pojechać z tym do tartaku i tyle, i to cała robota, więc jeszcze nie wiem, kiedy to zrobię. Na razie po prostu zmagazynowałem to właśnie tam. Okej, czyli wrzuciłem jedną belę słomy, jedną siana, dwie kiszonki. No i zobaczmy, jak to wygląda. No tak... Okej, czyli
jeszcze jedną belę wrzucę sobie po prostu siana i powinno być git. W sensie ta cała, te wszystkie, te całe proporcje, bo jeszcze tutaj spokojnie się zmieści. Jedna bela. Tylko że słomy jak zwykle musi być po prostu najmniej. Momencik. O, dobra. Zobaczę jak to będzie teraz. No, w sumie, kurczę, jeszcze może bym coś mógł tutaj wrzucić. Dobra, to jeszcze wrzucę belę kiszonki. To jakoś słabo to zapamiętałem, czyli można tak. Znaczy, mógłbym wrzucić albo siano, albo kiszonkę, ale tak się składa, że więcej mam bel kiszonki, więc po prostu... R się rozcinało, tak, dobra, więc wrzucę więcej kiszonki. Czyli w sumie przepis może być taki. Jedna bela słomy, w przypadku tego paszowozu, dwie siana i dwie kiszonki. Trzy kiszonki, sorry. Ale można to też zamienić, czyli dwie kiszonki i trzy siana. No chyba, że mamy kiszonkę, tylko że nie w formie bel, tak jak ja, tylko w formie tutaj, no, w silosie, że mamy. To wtedy na przykład można dwie słomy, dwie siana i resztę dopełnić po prostu do pełna kiszonką. I jak jest, git, proporcje są jak widzicie idealne. Niemalże, więc... Pojadę to teraz od razu tam wysypać. A, jeszcze słomę trzeba będzie im pościelić, to żebym zapamiętał. No i ten paszowóz jest ciekawy, bo on może wysypywać z lewej, z prawej strony oraz z tyłu. Spróbuję wysypać z tyłu może. Na razie. Ta pasza właśnie mieszana to tutaj ma skrót TMR, jak widzicie. Oj, tak to wygląda jak z tyłu wysypujemy. Więc mamy różne po prostu możliwości. No ale dobra, ja wysypię może z lewej strony i tyle. O, właśnie tak. Okej. Okay. A, w sumie ten paszowóz to można też włączyć sobie po prostu, żeby tak działał, ale ja o tym zapomniałem. No, nie trzeba, ale można po prostu, mamy taką możliwość. Dobra, więc teraz, zanim jeszcze dam im słomy, to jedna rzecz. W tym tygodniu Giant Software wypuścił, można powiedzieć, taki mały, darmowy dodatek do Farminga 19, czyli dodatek Horsz. To jest taki sam dodatek, wyszedł do Farminga 17, czyli w skład tego dodatku wchodzi... Po pierwsze, mapa w czeskich klimatach, ona się nazywa Kniezmost albo Niezmost, nie pamiętam jak to się powinno czytać. To jest ta sama mapa, co była w tym dodatku Horsz do Farminga 17 i ona została stworzona przez modera, z tego co pamiętam, Vertex Design. No i zostały jeszcze dodane za darmo maszyny marki Horsz, które w sumie zaraz wam je po prostu pokażę. Link do ściągnięcia tego dodatku znajdziecie w opisie do filmiku. Czyli to jest to samo, co w... co było w 17, ten dodatek Horsz, tylko z tego co wiem są jakieś nowe maszyny, które zaraz wam pokażę. I chyba to jest tak, że mapa jest stworzona przez modera, a maszyny przez Giant Software, chyba tak, z tego co ja zrozumiałem, dobra. Okej, więc nie, to jest oryginalnie w grze, czekajcie, o, tutaj jak jest dopisek mod, to już znaczy, że to już jest to DLC. Więc, większość to jest dokładnie to samo co mieliśmy w 17. Oczywiście tylko są te modele poprawione, tak na, można powiedzieć, na standardy Farminga 19. Więc tak, po pierwsze ta beczka. I tu ten zestaw też jest do beczki, tej do rozlewania gnojowicy. Tu jest beczka do transportu chyba tylko i wyłącznie gnojowicy. Nie można nią rozlewać, a tylko i wyłącznie chyba transportować. Dobra, tutaj mamy taki mały pojemnik, do którego możemy nasypać ziarno, następnie podczepić na przykład do, nie wiem, tura albo ładowarki teleskopowej i wysypać do siewnika. Tu jest to samo, tylko że... i to jest akurat nowa rzecz, tego nie było w 17. Tu jest to samo, tylko że tak jakby to za to samo odpowiada, tylko że to możemy na przykład na jakąś ciężarówkę założyć z tyłu i w ten sposób też przesypywać ziarno do jakiegoś siewnika. Ale to było w 17. To też było w 17, czyli tutaj
możemy napełnić na przykład jakiś opryskiwacz, bo możemy, jak widzicie, zatankować to opryskiem. Też na ciężarówkę możemy to na przykład założyć, albo tutaj środkiem przeciw chwastom. Tu jest wóz przeładunkowy, siewnik, siewnik taki zbożowy, drugi siewnik zbożowy, tutaj już jest siewnik do kukurydzy oraz na przykład do buraków, tutaj drugi siewnik do kukurydzy oraz do buraków i tutaj opryskiwacz samojezdny, tu jest rozsiewacz do nawozów, no i tutaj jeszcze mamy taki właśnie agregat. Pamiętam, że w 17 chyba była jeszcze taka talerzowa, a tutaj jej niestety nie ma, natomiast co jest nowe, to jest nowe i któryś z tych siewników jest nowy, nie, dwa siewniki jakie są nowe, nie wiem czy przypadkiem nie ten tutaj oraz chyba ten tutaj, ale w sumie nie mam pewności, więc tak. Link do tego ściągnięcia, tego dodatku darmowego znajdziecie w opisie do filmiku, jak dla mnie jest fajny i być może któreś z tych maszyn wykorzystam w przyszłości tutaj w odcinkach z serii pierwszej, coś się po prostu może kupi w przyszłości, czemu nie, bo to dosyć fajne maszyny. No i wiecie, fajnie, że Giant Software nam coś takiego dał, no to niby było w 17, ale wiecie, od przybytku głowa nie boli, im więcej maszyn tym lepiej, zwłaszcza, że kurczę za darmo. I to jeszcze jakiej jakości, no bo robione przez Giant Software to nie są jakieś zwykłe mody czy coś, tylko oficjalny tak jakby dodatek. Okej, to teraz jeszcze trochę słomy. Zobaczmy w ogóle, jak tutaj to wygląda. Czekajcie. Więc tak, czystość 100%, wody, kurde, jeszcze będą musiał sporo tej wody dolać poza odcinkiem. Słoma już się daje. O ja pierdzielę, ile tej paszy też będę musiał zrobić. Masakra. Ale to, co chciałbym zauważyć, to trochę teraz to działa inaczej chyba niż było w 17. W sensie, zobaczcie. Te TMR to jest ta pasza, skuteczność 100%. Czyli jak damy tylko i wyłącznie tej paszy, to i tak już powinna być tutaj wydajność 100%, tak jakby, tych krów. Ale chyba tak nie było w 17. Tutaj jest coś takiego, że jak nie chcemy robić paszy, to możemy dać na przykład siano bądź kiszonki i to będzie skuteczność 75%. No i trawy dorzucić i to będzie dodatkowe 25% i wtedy 100%. Czyli możemy albo dawać chyba tylko i wyłącznie samą paszę, przynajmniej ja tak do tej pory robiłem na swoim save na przykład, że dawałem tylko i wyłącznie tą paszę mieszaną, albo dawać na przykład zamiast paszy trawę oraz kiszonkę bądź siano i wtedy i tak będzie 100%, więc to jest tak trochę inaczej, tak jakby zrobione. Dobra, to jeszcze patrzę, że sporo będę musiał tutaj dać im słomy poza odcinkiem raczej, bo kurde, od cholery te krowy tutaj jedzą i tej paszy muszę narobić też. Wody dolać. Tutaj spore to obrządki przy tych krowach będą. Więc teraz chciałbym jeszcze, słuchajcie, wykorzystać ten czas, żeby ogarnąć trochę ten teren. No bo postawiłem to, więc trzeba tutaj co nieco poogarniać. Czekajcie. Tutaj patrzę, że nie ma trawy, to najpierw dodam... Dodam może trawę w tym miejscu. To jest trawa? Tak, dobra. To najpierw tutaj, gdzie trawa nie została... Po prostu jak się postawi budynek, to jest tekstura trawy, ale nie ma trawy, więc ja na razie dodam tej trawy, a potem zrobię jakieś tutaj ścieżki po prostu. O, tutaj w ogóle nie ma trawy z tego, co widzę. Ale to się zaraz ogarnie. I jeszcze chyba tutaj trochę. I tutaj, dobra. To teraz mogę zrobić tutaj jakąś ścieżkę. Chyba terenu za bardzo nie muszę jakoś równać, bo widzę, że on tutaj jest w miarę... Nie jest tak krzywo, ale ewentualnie go sobie wyrównam poza odcinkiem, bo ja nie lubię równać tego terenu, bo to różnie tutaj działa po prostu. To jest tak, dobra, no to... Jak to robimy? Okej, z tej strony tak, jeszcze czekajcie tutaj. W końcu też będę mieć jeszcze więcej tego gnojowicy oraz obornika, w sensie, bo świnie mi tam trochę tworzą, tak, produkują, że tak powiem, te gnojowice oraz obornik, ale dosyć powoli, a tak jeszcze będę miał tutaj od krów trochę ewentualnie, bo w końcu, chciałbym w końcu zrobić jakąś akcję z gnojowicą albo z obornikiem, ale jest problem, jeszcze i po prostu nie mam wystarczająco dużo. Okej, tutaj jeszcze tak. Kurczę, jak ja lubię to malowanie terenu, to jest naprawdę super. I czy tutaj coś... Jeszcze tu w sumie mogę do tego mleka. Dobra, to pociągnę jeszcze to jakoś mniej więcej w ten sposób i... I powinno być git. Okej.
No, mi się w sumie podoba. Oj, trzeba chyba jednak trochę będzie tego terenu wyrównać. Ech, tylko z tym się zawsze trzeba trochę pierdzielić. Wow, gdzie ja tak odjechałem kamerą za daleko? Dobra, słuchajcie, chyba z tym to się jakoś bardziej poza odcinkiem pobawię, bo tutaj to zawsze jest tego... Jest z tym trochę zabawy, z tym równaniem terenu. Akurat tego tutaj nie lubię za bardzo robić. Niestety. A tutaj jak to wygląda? No, chyba jest jakoś w miarę git. Dobra, serio, ewentualnie pobawię się z tym jakoś poza odcinkiem. Okej, słuchajcie, tak więc w tym materiale to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!